Dzisiaj też Szydło mówiła, że czeka nas praca, może nawet nie lekka, ciężka praca. Trzeba pójść, wyjść z domu do roboty, bo tylko przeszkadzają. Czy ci z PO, czy ci jakaś nowa, nowoczesna i takie różne trele morele. Ona przynajmniej jako jedna z niewielu w tym rządzie jest pracownikami. No. Nie zawsze się z nimi zgadza. Żony Barbary, synów Darka i Dawidka. Życzę im dużo zdrowego błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam całe Radio Maria. Pozdrawiała Elżbieta z Liwiąża. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Pani. Prosimy, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Masz. Teraz i zawsze. Uwaga, Pani Joanna. Krakowskie Przedmieście, masz całe Krakowskie Przedmieście. No i co na Krakowskim? Pełno kościółków, co na Krakowskim? Co tu może być w Warszawie? Niech to będzie dziś, jak w piosence. Pełno kościółków w Warszawie. Życzymy. I cała rodzinka przy stole i pływają oczka w rosole. Dużo radości życzę. Dziękuję za połączenie i Pani w studio pozdrawiam Panią. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. A my pragniemy pozdrowić wszystkich chorych, smutnych, samotnych. Nie ma biedoty. Teraz nie ma biedoty. Światło wokół nas, niech to światło rozbłysnie. Tak myślały sobie tak kiedyś. I kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo. Sama biedota i wiesz, przed biedotą. Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Szczęść Boże całej rodzinie. Właśnie tutaj, szczególnie w Warszawie, jest pełno takich durnych, głupich bab, że na przykład, jak miała promocję książki, Bożyszkowska, Sękowska, Woska, poważna kobieta. Ja tam koncert daję, śpiewam. No, wchodzą na bankiet, a ona ma przy wejściu też powiedziała, że będę wpuszczała, nie wpuszczała. I literaturę rozdawała, czy jakieś książki stare swoje, czy poezję swoją na kartce. I mówi dla nędzarzy, jak nie mają, to dla nędzarzy. No. Tak lubią gadać, to jest takie typowe, że może tam kamery nie ma, mikrofonu nie ma, ludzie nie słyszą, ale tak prywatnie między sobą gadają. I to jest po prostu, jeżeli chodzi o Warszawę, to jest obrzydliwe. Ta Warszawa nigdy się nie podźwignie do jakiegokolwiek poziomu kultury, że głupi Wrocław bierze pałeczkę pierwszeństwa i jest europejską stolicą kultury, a Warszawa podobna do dziury. No, 3-milionowa, nikt nikogo się nie zna, ludzie się upadlają, bo jak co kogo obgadać trzeba, no to znajdzie się, że zna, bo to z mojego domu, bo to z mojej wioski, bo to jak najechało tutaj do Warszawy, albo z tej samej ulicy Saskiej, tak się krzywo gapią na siebie, obcinają siebie. No. Jakoś tak tylko tu wszędzie życzliwi i to, że miejsce wolne przy stole, to na pewno nie z Warszawy się wzięło. No. Tu w Warszawie, tak, dziady się rozsiądą, nikogo by do domu nie wpuściły. Taką wigilię to by sobie zeżarły i nic poza tym. Teoria, reszta słówka.